W kolejnej prezentacji dotyczącej pewnych absurdów fundamentalizmu biblijnego chciałbym omówić bardzo częste zjawisko występujące w różnych wyznaniach nurtu protestanckiego, szeroko rozumianego, mam tu też na myśli Świadków Jehowy, polegające na kładzeniu szczególnego nacisku na określone elementy czy pojęcia religijne. Często ten nacisk jest tak silny, że przyjmuje cechy obsesji, która przesłania nie tylko zdrowy rozsądek, ale i samą dobrze rozumianą religijność, czy duchowość? Powstaje karykatura religijna, w której osią doktryny, lub jej bardzo istotną częścią staje się właśnie jakiś określony element, czy wycinek religijnej domeny. Często ten element jest dodatkowo źle rozumiany, wypaczony i sprawia, że taką grupę religijną, czy wyznanie, postrzega się jako inne, szczególnie wyróżniające się spośród wielu kościołów chrześcijańskich. Nadaje to jej charakteru pewnej elitarności. Takie przynajmniej pełni to zadanie. Co to są za elementy, które liderzy niektórych wyznań w jakiś sposób próbują eksponować i deformować zarazem? Są to przeważnie jakieś konkretne słowa lub zwroty z Pisma Świętego, najczęściej rozumiane literalnie, na sposób fundamentalistyczny. Przykładem takich wyciętych i ograbionych z kontekstu zwrotów biblijnych jest chociażby taki zwrot o powstrzymywaniu się od krwi u świadków wiechowych. Wokół tego nadbudowuje się cały zespół różnych wniosków, całą nową teorię z wytycznymi dla wyznawców. W przypadku tej nieszczęsnej krwi u świadków Jehowy pomija się oczywiście fakt, że zalecenia apostolskie dotyczyło gmin chrześcijańskich, gdzie byli nawróceni Żydzi. Chodziło o to, by ich nie gorszyć. Do tego dotyczyło to jeszcze starotestamentowego przekonania, że dusza niby znajduje się we krwi, co jak wiemy, jest tylko starożytną błędną koncepcją. To wszystko jest pomijane, i owe zalecenie powstrzymywania się od krwi obrasta niejako rusztowaniem różnych dalszych dziwacznych wniosków, karykaturalnych nauk. Te elitarne nauki, nauki w cudzysłowie oczywiście, często wywołują uśmiech na naszych twarzach, chociażby śmieszy zakaz jedzenia kaszanki u świadków Jehowy. Ale często też są tragiczne w skutkach. Mam tu na myśli wprowadzony w 1945 roku zakaz transfuzji krwi. To takie, jakby kolejne piętro rusztowania, którym obrasta ta kwestia krwi. Ten element religijny wygrzebany bez ładu i składu gdzieś z dziejów apostolskich. Przy okazji tego zakazu transfuzji, chciałbym Wam dać do ręki pewne narzędzie sprawdzające sensowność jakichś nauk czy doktryn religijnych. Jakie to narzędzie? Bardzo proste. Przeważnie jest tak, że doktrynalne rozdroża prowadzą na moralne manowce i na odwrót. To znaczy, zdrowa doktryna. Natomiast nie powinna szkodzić. To bardzo prosta zasada. Widzimy, ile złego powodują nauki świadków Jechowy poprzez zakaz transfuzji krwi, czy chociażby kwestie regulujące stosunek do apostatów tego wyznania. Ile tragedii ludzkich. Czy rozsądna, zdrowa, etyczna doktryna daje takie owoce? Podobnie jest też w sektach. Złą doktrynę poznajemy po tym, co z niej wynika, jeśli chodzi o kwestie moralne, międzyludzkie. To taka mała dygresja. Mam nadzieję, że dla niektórych będzie przydatna. Taki barometr oceny doktryn. Wracając do głównego tematu, wspomniałem o świadkach Jehowy i o tym, że z apostolskiego zalecenia danego w konkretnych okolicznościach historycznych uczynili obecnie jeden z filarów swojej doktryny. Który z rusztowaniem dalszych różnych innych zaleceń i teorii, czyniąc pewną karykaturę chrześcijaństwa. Można powiedzieć metaforycznie, że ten aspekt zalecenia apostolskiego zmutował, stając się ważnym elementem doktryny Świadków Jehowy. To taki rodzaj mutacji kulturowej, czy raczej mutacji religijnej. Inną, powtarzaną jak mantra ideą religijną, odartą z kontekstu biblijnego, jest tak zwane zbawienie przez wiarę, czyli taki zwrot, fraza wyciągnięta z listu apostoła Pawła do Efezjan. Jest ona... Wyciągnięta z pominięciem wszystkich innych wypowiedzi na ten temat, które uszczegółowiają o co chodzi, tak naprawdę. To bardzo silnie akcentowana w całym protestantyzmie nauka, znów nauka w cudzysłowie. I tak jak powiedziałem, powtarzana jak mantra, i często źle rozumiana, bo rozumiana literalnie, na sposób fundamentalistyczny. Literalnie rozumiana wiara jest z czym utożsamiana? Dziś potocznie jest utożsamiana z przekonaniem, z poglądem na jakiś temat. I tak oto prawie cały protestancki świat jest przekonany, że wystarczy wierzyć w Jezusa, że żył, uwierzyć na słowo, że zmartwychwstał, że jest synem Bożym itd., a to zapewni tak zwane zbawienie. Taki pogląd wystarczy. Posiadanie takiego przekonania wystarczy. Dlatego w praktyce religijnej tych wyznań często można napotkać takie pytanie: Czy uznajesz Jezusa za Pana? Czy uznajesz Jezusa za swojego osobistego zbawiciela? Jeśli podasz odpowiedź twierdzącą, no to super, przyjmij go do swego serca. Wystarczy powiedzieć tak, już masz z automatu tak zwaną wiarę, masz przy okazji ducha świętego i masz zbawienie w garści. I przeciwnie. Ktoś, kto nie powie tego, że Jezus jest Jego Panem, albo ma wątpliwości, nie może liczyć na tak zwane zbawienie. Jedynie skrótowo zaznaczam tę kwestię, bowiem na temat tak zwanego zbawienia przez wiarę, czyli wiarę rozumianą jako pogląd, zrobię zupełnie oddzielny filmik, w którym ukażę m.in. także na podstawie treści biblijnych, jak pozbawiona sensu i logiki jest ta fundamentalistyczna interpretacja słów apostoła Pawła. Świadkowie Jechowy akurat nie podzielają tego protestanckiego akcentu, ale jak wspomniałem, mają swoje doktrynalne nisze. I oprócz tak zwanej kwestii krwi, Typowe dla świadków Jechowy jest także silne akcentowanie słowa Jechowa, które rzekomo zostało zapomniane. W ich mniemaniu należy przewrócić światu to imię Boga, które ma specjalne znaczenie. Według świadków Jechowy, powtarzanie i używanie tego wyrazu jest kluczowe w chrześcijańskim kulcie okazywanym Bogu. Jeżeli nie mówisz słowa Jechowa, to tak jakbyś nie wiedział, kogo czcisz, albo jakbyś czcił innego jakiegoś Boga. Dlatego sami świadkowie Jechowy. Często wypowiadają to słowo na przykład w wyrażeniu Jehowa Bóg to, Jehowa Bóg tamto itd. Także we własnym wyznaniowym przekładzie Pisma Świętego wprowadzili wiele razy słowo Jechowa do tekstu, nawet tam, gdzie nie występuje ono w źródłowych manuskryptach. Ale słowem Jechowa nie będę was zanudzał, bo na ten temat jest mnóstwo wychowych materiałów w internecie czy pozycji książkowych. Można się z nimi zapoznać. Wspomnę jedynie, że Świadkowie Jehowy przyznali w której ze swoich własnych publikacji że błędnym jest przyjęcie takiego wymawiania tetragramu JHWH, którym Hebrajczycy zapisywali określenia swojego Boga. Sami świadkowie Jehowy to przyznali. Używają jednak dalej nazwy świadkowie Jehowy, a nie np. świadkowie Jachwe, z uwagi na dotychczasową tradycję swojej grupy wyznaniowej. Z licznych natomiast dostępnych materiałów można dowiedzieć się, że słowo Jehowa to sztuczny twór, powstały poprzez wprowadzenie pomiędzy spółgłoski tetragramu JHWH. Samogłosek z określenia Adonaj, czyli Pan. Tego tematu nie chcę dalej rozwijać, bo jest, jak powiedziałem, dużo dostępnego materiału i publikacji na ten temat. Poruszam jednak yy, podobny temat związany z imieniem, ale tym razem imieniem Jezusa. W Nowym Testamencie jest wiele fragmentów, które odwołują się do tego imienia. Przytoczmy niektóre z nich. Chociażby z dziejów apostolskich rozdział 2, werset 21. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Kolejny wers. Niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Z kolei w rozdziale trzecim dziejów apostolskich mamy takie słowa. I przez wiarę w Jego imię, temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Imię przywróciło siły. Tak myślą fundamentaliści. Ale spójrzmy dalej. Rozdział czwarty. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Z listu Jana możemy przeczytać, piszą do was dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na jego imię. I piąty rozdział dziełów apostolskich. Oni odchodzili sprzed Sanhedrynu, i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Fundamentalizm biblijny polega na literalnym odczytywaniu tych treści. Apostołowie cierpieli dla imienia. W liście do Rzymian mamy taki tekst: Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Czyli wystarczy wezwać imię i po sprawie. No ale teraz pojawia się dla fundamentalistów poważny problem. Skoro imię to jest takie ważne i ma taką moc zbawczą, to trzeba je wezwać właściwie. Trzeba wiedzieć, jak się je wzywa. Bo w innym przypadku, jeśli wezwie się to imię być może nieprawidłowo, będzie brzmieć jakoś inaczej, będzie zniekształcone, to może się okazać, że nie wzywamy imienia Chrystusa i nasze zbawienie wisi na włosku z tego powodu. Bo wtedy Bóg powie: Nieprawidłowo wzywałeś imienia Pana. To nie było moje imię, nie możesz być zbawiony. Widzicie do jakich absurdów posuwa się fundamentalizm biblijny. Dla fundamentalistów ustalenie brzmienia imienia zbawiciela i poprawne wymawianie go, a więc forma, urasta zatem do rangi życia i śmierci. I znów dokonuje się pewna tutaj mutacja. Narasta jakiś nowotwór. Kwestia imienia pączkuje do rangi problemu i w dalszej kolejności obrasta przeróżnymi teoriami, podobnie jak kwestia krwi u świadków Jehowy. Fundamentalistów chrześcijańskich utwierdzają jeszcze takie stwierdzenia biblijne. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. List do Filipian, rozdział 2, wers 9 i 10. No i taki fundamentalista, odczytując literalnie ten tekst, czyni z kwestii imienia oś swojej doktryny. Imię jest najważniejsze. Najważniejsze jest wiedzieć, jak powinno brzmieć i jak powinno się wymawiać. To taki trochę nowotestamentalny odpowiednik obsesji na punkcie imienia Jechowa, u Świadków Jehowy. Tu też to mamy, tylko w nowej odsłonie. Fundamentaliści biblijni nadają więc imieniu Jezusa szczególne, magiczne wręcz znaczenie. Jak powiedziałem wcześniej, ponieważ to imię jest tak dla nich bardzo ważne, to zastanawiają się, jak powinno właściwie brzmieć, jak powinno się je wymawiać, żeby broń Boże nie popełnić jakiejś gafy, bo wtedy ich zbawienie stoi pod znakiem zapytania. Przykładem takiej nierozsądnej postawy są tezy przedstawiane przez pewnego pana Krzysztofa. Tu mamy go na zdjęciu, który właśnie uważa, że Bóg uzależnia zbawienie chrześcijanina od tego, czy ten prawidłowo wzywa imienia Zbawiciela, to jest czy prawidłowo je wymawia. Przy czym co jest istotne, uważa on, że słowo Jezus jest nieprawidłowe. I wszyscy, którzy używają słowa Jezus, są zdala od Boga, są zwiedzeni, zwiedzeni przez diabła oczywiście. Człowiek ten ma oczywiście swoich wiernych wyznawców czy, czy współwyznawców. Tutaj jeden z nich, pan Antoni. Charakterystyczne jest, że osoby te nie przyjmują żadnych merytorycznych kontrargumentów. Komentarze innych osób, które nie są po myśli tych panów, są notorycznie usuwane pod ich filmikami. I to nie z powodów obiektywnych, na przykład, że są obraźliwe czy zawierają spam. Nie. To są normalne, mądre, merytoryczne komentarze polemiczne które są kasowane wyłącznie z powodu ich niezgodności z poglądem autora kanału. No i to o czymś właśnie świadczy. Cóż oni takiego twierdzą? Otóż twierdzą, że wszyscy wokół wzywają Jezusa nieprawidłowo, że przekłady Pisma Świętego są błędne i że na Jezusa trzeba mówić Jeszu. To jedynie zapewnić ci zbawienie. Wszyscy inni chrześcijanie, którzy mówią o Jezusie i modlą się do Jezusa, to tak naprawdę wzywają złe imię, imię kogoś innego. I nie bardzo mogą być zbawieni. Pan Krzysztof i Pan Antoni, wziąwszy sobie do serca biblijne wezwanie, że imię Pana musi być głoszone po całej ziemi, uważają się za tych, którzy to prawidłowe, w cudzysłowie imię głoszą, podczas gdy inni używają zafałszowanego imienia Jezus, wręcz imienia Antychrysta. Zanim sam trochę skomentuję ten nonsens, to powołam się na opracowanie polskiego biblisty, doktora Marcina Majewskiego, pod tytułem Tajemnice biblijnych imion. Pan Marcin Majewski jest wykładowcą przedmiotów biblijnych języka hebrajskiego z doktorskim tytułem naukowym, jak powiedziałem. Opracowanie pod tytułem Tajemnice biblijnych imion jest publicznie dostępne w internecie, także możecie sobie je pobrać, poczytać. Pod hasłem Jezus możemy przeczytać m.in., że imię to jest pochodzenia hebrajskiego i w oryginale jego pełna forma to Jehoszua. Imię oznacza zatem Jachwę zbawia lub Jachwę jest zbawieniem. I obwieszcza zasadniczą misję, z którą Jezus przyszedł na ziemię. W praktyce częściej używano formy skróconej tego imienia Jeszuła. Tak jak dziś częściej mówimy Magda niż Magdalena. Nie będę tu wszystkiego czytał, możecie zastopować tekst i sobie przejrzeć artykuł. Co jest istotne, to przeczytam, że formą grecką terminu hebrajskiego jest Jezus, pojawiająca się setki razy w Nowym Testamencie. Jest ona przekształceniem imienia hebrajskiego i nie posiada własnego znaczenia jest kalką językową semickiego Jeszuła. Natomiast polska forma imienia wywodzi się z form greckiej i łacińskiej – Jezus. Notabene większość imion biblijnych trafiła do języka polskiego właśnie za pośrednictwem łacinem. Dalej możemy przeczytać, że to imię wcale nie było takie rzadkie. Nosił je następca Mojżesza, Józue, a także imię Ozeasz jest trochę zmienioną formą tego samego imienia. Imię to także odnosi się do fałszywego proroka żydowskiego, Bar Jezusa z dziejów apostolskich. A więc to nie jest tak, że tylko Jezus nosił to imię, jak może wydawać się w fundamentalistom biblijnym. Dalej, biblista dr Marcin Majewski pisze, że imię Jezus, Jehoszua, było w starożytności żydowskiej dość popularne, co wydaje się oczywiste. Jak to dziś mówimy często niejednemu psu na imię Burek. Nie ma w tym nic dziwnego. Dlatego nie o imię tu chodzi, a o brzmienie tego imienia. Nie jest to jakaś magiczna formuła. Współcześnie w krajach języka hiszpańskiego imię Jezus, Jezus, czytaj Jesus, To jedno z najbardziej popularnych imion nadawanych w złożeniach nawet kobietom. No i dochodzimy do Sedna: Jeszuła, a nie Jeszu. W tej części można przeczytać, że we współczesnej hebrajczyźnie Jezus Chrystus powszechnie jest określany imieniem Jeszu. Skąd się wzięła ta skrócona forma imienia Jeszuła? W antychrześcijańskiej polemice starożytnej zwyczajem stało się nieużywanie prawidłowego imienia Jezusa, Jeszua, ale rozmyślne posługiwanie się zniekształconym Jeszu. Ktoś bowiem spostrzegł, że trzy hebrajskie litery skrótu Jeszu to zarazem akronim tworzący z pierwszych liter zdanie Niech będzie wymazane jego imię i pamięć o nim. Słowa te są parafrazą wersetu Psalmu i zostały odniesione do Jezusa między innymi w opowiadaniu Teledot Jeszu, czyli Dzieje Jezusa bluźnierczym wobec postaci Jezusa i Matki Bożej. Choć dziś większość Izraelczyków mówi Jeszu w przekonaniu, że to poprawny imię i nie czyni tego z zamiarem urażenia chrześcijan, to jednak warto zwrócić uwagę na oryginalną, biblijną formę imienia Jezusa – Jeszua. Jeden z przewodników po Izraelu opowiadał, że widział w Hajfie protest chrześcijan izraelskich, którzy na wielkim transparencie zaznaczyli ostatnią literę imienia Jezusa aby przypomnieć, jak powinno się wymawiać święte dla chrześcijan imię. Myślę, że nie trzeba tu nic dodawać. Oczywiście formę jeszu używa się powszechnie w Izraelu, ale czy fakt używania jest gwarancją, że jest to forma właściwa? Okazuje się, że wręcz jest przeciwnie. Ale forma ta się po prostu przyjęła. I teraz nikt z tamtejszych chrześcijan nie używa tego w złym kontekście. Zwyczajnie ta forma się przyjęła, spopularyzowała, tak samo jak słowo Jehowa przyjęło się wśród świadków Jehowy, choć znaczenie słowa Jechowa i motywy jego powstania budzą słuszne wątpliwości. Podsumować należy, że w różnych częściach świata i w różnych językach chrześcijanie mogą różnie wymawiać imię Chrystusa. Mi to osobiście nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi też, że pan Krzysztof razem z panem Antonim mówią sobie Jeszu, modlą się do Jeszu. Niech sobie mówią jak chcą. Krytycznie jednak należy odnieść się do tego, co twierdzą w swojej internetowej propagandzie. A twierdzą, że jeśli ktoś nie mówi Jeszu tak jak oni, tylko na przykład Jezus, to zanosi modlitwy do jakiegoś innego fałszywego Jezusa. I dlatego powinien się nawrócić, bo inaczej jego zbawienie stoi pod znakiem zapytania. Innymi słowy, wprost twierdzą, że ci, którzy używają słowa Jezus, modlą się do antychrysta i są bałwochwalcami. Do tego dochodzi. W ten sposób ta grupa sama się izoluje z tego powodu od innych wierzących chrześcijan. Trzeba zdecydowanie powiedzieć, że to są zapędy sekciarskie. Analogicznie do świadków Jehowy i innych fundamentalistycznych grup wyznaniowych. W których bierze się jakiś element zaczerpnięty z tradycji religijnej, wyrywa się go z kontekstu i eksponuje na niepojętą skalę w sposób karykaturalny. Przykład ten pokazuje, do jakich dziwacznych teorii można dojść, gdy literalnie odczytuje się wszystkie te wersety o imieniu Jezus, które wcześniej przytoczyłem. Fundamentalizm biblijny wypacza ich znaczenie, nadaje jakąś specjalną literalną rangę. Co chcieli wyrazić autorzy Nowego Testamentu, pisząc o imieniu Jezusa? Chcieli oczywiście wyrazić jego samego i na niego wskazać. To taki zabieg językowy. Imię oznacza po prostu osobę, która je nosi. Nie przed imieniem będą klękać istoty niebieskie, ziemskie i podziemne, ale przed Jezusem, przed nim samym. W księdze Apokalipsy św. Jana czytamy, że baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. Dla świadomego chrześcijanina jasne jest, że to Jezus jest godzien wziąć tę część i chwałę, a nie Jego imię. Baranek zabity oznacza Chrystusa, a nie literalne imię, które On nosi. Przecież jasne jest, że autor to chciał właśnie wyrazić. Głosić imię całemu światu oznacza zatem głosić Jezusa, czyli mówić o Nim, o Jego nauce moralnej, przekazywać ją dalej. Zachowywać Jego imię oznacza zachowywać Jego naukę. Wzywać Jego imienia, czy wzywać imienia Pańskiego oznacza wzywać Jezusa. Otrzymać przebaczenie grzechów w imię Jego oznacza otrzymać przebaczenie konkretnie od Jezusa. Bo to On odpuszczał grzechy w tekstach Ewangelii. Na przykład w Ewangelii Łukasza, rozdział 7, wers 49. To nie imię odpuszczało grzechy, ale On sam. Dziś też przecież używa się takiego stylu, gdy mówimy, że ktoś stracił dobre imię lub odzyskał dobre imię. Nie oznacza to, że ktoś literalnie stracił imię, bo ma je przecież wciąż takie samo. No chyba, że zmieni sobie w urzędzie. Nie traktujemy tego literalnie, lecz wyrażamy w ten sposób pewną myśl, że ktoś stracił szacunek, dobrą opinię, reputację, godność, że ośmieszono go i tym podobne. To samo myślimy, jeśli mówimy o odzyskaniu dobrego imienia. Dobre imię to właśnie synonim dobrej reputacji, uznania, godności itd. Dziś często w tym kontekście mówi się w języku prawniczym bardziej o tzw. dobrach osobistych i wytacza się proces z powodu naruszenia właśnie dóbr osobistych. Podobnie prosić o coś w imieniu Jezusa oznacza prosić jako on, nie jako dla niego lub powołując się na niego. Może to jest nawet lepsze określenie. Powołać się na czyjeś imię i nazwisko oznacza zatem powołać się na konkretną osobę. Samo imię nic nie znaczy, nie jest mantrą pełną magicznej mocy. Natomiast wspomniana wyżej grupa wyznaniowa Jeszu twierdzi, że to jest bardzo ważne, jak chrześcijanin wymawia imię Jezusa. Według nich Bóg jest tak małostkowy i skrupulatny, że będzie z tego rozliczał. No cóż, nawet dla człowieka wierzącego jest to tak niedorzeczne, że aż śmieszne. Bowiem, czyniąc tej kwestii punkt centralny sechciarskiego nauczania, grupa ta sama popada w sprzeczność z tym, co Ewangelie mówią o życiu chrześcijanina i co tak naprawdę jest istotne. Bowiem każdy świadomy chrześcijanin wie, że nie same mówienie: Panie, czy Jezu, czy Jeszu ma znaczenie, ale pełnienie woli Ojca, czyli przestrzeganie przykazania, które dał Jezus. A to pełnienie woli ojca najpełniej może się realizować w relacjach z innymi. Natomiast według pana Krzysztofa i jego współwyznawców samo imię ma jakąś magiczną moc. Najwyraźniej według pana Krzysztofa to imię zawisło na krzyżu, a nie Jezus. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że gdyby nie fundamentalizm religijny, to by nie było tego absurdu. Można sobie zadać pytanie skąd się biorą takie dziwaczne poglądy i czemu są one z taką determinacją szerzone przez ich autorów. Przecież fakt, że imię wskazuje na osobę, wydaje się oczywisty. Pan Krzysztof jest człowiekiem dorosłym, i powinien to raczej wiedzieć. Po co więc to wszystko? Po co robi ten cały szum i próbuje dyskredytować tych, co wierzą w Jezusa, a nie używają słowa Jeszu? Odpowiedź według mnie jest trywialna. Jest takie powiedzenie, że jeśli nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o kasę. Otóż na stronie internetowej pana Krzysztofa jest podany numer konta z prośbą o tzw. dobrowolne wpłaty. Ponadto autor tej strony podaje, że jakieś datki wpływają, podaje kwoty, by podziękować, ale przede wszystkim, by zachęcić innych ofiarodawców. Zatem tworzenie niszowych grup religijnych zwyczajnie może się opłacać, bo zawsze znajdą się tacy, którzy dadzą się przekonać i będą płacić przysłowiową dziesięcinę. Może na początku nie będą to jakieś wielkie kokosy, ale trzeba tylko zabiegać intensywnie o nowych wyznawców i się reklamować, by więcej pojawiało się tych dobrowolnych wpłat. Przykład chociażby świadków Jehowy jest tu wymowny. Mimo chybionych proroctw o kolejnych końcach świata, wciąż znajdują się chętni ofiarodawcy, a niektórzy są bardzo hojni. A to wszystko dzięki intensywnej reklamie, i literaturze. Podobnie funkcjonują inne agresywne apologetyczne grupy, chociażby tego pana, którego tutaj widzimy na zdjęciu. Jest autorem kanału zawierającego dość agresywne i tendencyjne treści skierowane przeciwko konkurencji. Wszystko to po to, by zyskać nowych wyznawców i mieć więcej tych, którzy będą łożyć przysłowiową. Dziesięcina. Bo ten pan to znów jakiś pastor jakiegoś kolejnego dziwnego kościoła z Ameryki, tym razem z Kanady. Takie formacje wyrastają jak grzyby po deszczu. Niektórzy zwyczajnie zauważyli, że w ten sposób można sporo zarobić i wystarczy tylko rzucić na rynek idei swój produkt i dobrze go nazwać, czyli nadać dobrą nazwę kościołowi. Odbywa się to często przez kanały YouTube, które są zarówno reklamą danej grupy, oraz jednocześnie krytykują agresywnie konkurencję. Głównie największą konkurencję, którą jest oczywiście Kościół katolicki. Takich samozwańczych pastorów czy kościołów jest bardzo dużo. W moim mieście, na przykład w Szczecinie, pół roku temu zauważyłem, że pojawiła się jakaś młoda para, chłopak z dziewczyną, którzy wykrzykują do mikrofonu na ulicach różne swoje teorie. Przy czym pod względem teologicznym to jest prawdziwy dramat. Wystarczy mieć średnie przynajmniej pojęcie o Biblii i teologii, by zauważyć, jak niedorzeczne rzeczy głoszą. Ale oni się tym kompletnie nie przejmują. Bo społeczeństwo i takie słabe z teologii i z Biblii. Przeciętny spacerowicz nie wyłapie błędów teologicznych i sprzeczności. Dlatego ci uliczni głosiciele tym zbytnio się nie przejmują. W swoich wystąpieniach bazują na tym, co najsilniej oddziaływuje: na ludzkich emocjach, na poczuciu winy i na treściach, którymi niejako szantażują emocjonalnie przygodnych słuchaczy. W jaki sposób się to odbywa? Ano chociażby przez takie nawoływania jak Jezus tu na ciebie czeka ze zbawieniem. Masz je tutaj, wystarczy tylko podejść. Możesz teraz tu podejść, włożymy na Ciebie ręce i dostąpisz uwolnienia. Albo możesz przejść obok obojętnie i stracić okazję spotkania Jezusa, żywego Jezusa. Możesz zaprzepaścić zbawienie i dalej tkwić w swoich problemach. A on teraz do Ciebie mówi, tu czeka. Twoje problemy zostaną rozwiązane. Ja też miałem problem finansowy, narkotykowy, byłem skłócony z rodziną, a Bóg rozwiązał te problemy. Teraz jestem innym człowiekiem. Wszystko się pokładało i Ty też możesz tego doświadczyć. No wiecie, to są tego typu teksty. Do tego dochodzi jeszcze forma przekazu, ekspresja, mowa ciała, krzyk nawet, by to wszystko wyglądało bardziej sugestywnie, jako szczere, autentyczne. Ci ludzie żerują przy tym na ludzkim nieszczęściu, na problemach, które przecież ma każdy. Żerują na poczuciu życiowego niespełnienia. To są ich narzędzia działania. Pewnie niektórzy zastanawiają się, skąd oni się nagle wzięli w tym szczecinie. No ale to jest po prostu filia innej tego typu grupy, o której już nie będę mówił, bo szkoda czasu i tak się rozgadałem. Może wyjdzie to przy okazji w komentarzach pod filmem. Pokażę jedynie na innym jeszcze przykładzie, jak sprytnie manipuluje się ludźmi, by płacili kasę na samozwańczego pastora. Podstawowe narzędzia są sprawdzone od dawna: to kij i marchewka. A do tego na deser musi być konieczne tak zwane osobiste świadectwo, bardzo modne w protestantyzmie. Zobaczmy i posłuchajmy. Bóg ostatnimi czasy też e, właśnie poszerza mnie w zmartwieniu o pieniądze. Ja to miałem ma masakrę z tym, właśnie może od tego, że nie ufałem nigdy ojcu i tak dalej I tak, od początku mojego nawrócenia ja dawałem dziesięciny, no dziesięciny, nie religijnie dziesięciny, po prostu to było tak, że nie miałem kasy, coś tam się stało i nagle czytam sobie Biblię i modlę się, modlę i nagle słyszę głos Tomek, zaufaj mi i daj mi 10% swoich dochodów, a ja je pomnożę, bo nie siejesz, to nie zbierasz, nie? Takie, takie wprowadzenie utrzymałem. A ja mówię yy, fajnie, tylko że w tym okresie życia ja zarabiam 500 zł. Wy, wydaję 400 zł dla mojego brata, bo tam z nim mieszkałem, i stówka mi zostaje. Jak ja tobie dam ojcze 10 zł czyli z 500 zł, to z 5 dych mi zostanie na życie. Ale zaufałem. Poszedłem z wiarą, mimo lęków, zaufałem. Od wtedy nie mam problemu nigdy z żadną pracą. Nigdy z żadną pracą. Nigdy. Dostałem prowadzenie, pojechałem właśnie wtedy do Wielkiej Brytanii, później tu, później tu, później w Holandii byłem trzy miesiące, się źle skończyło, nie będę o tym opowiadał publicznie, ale byłem tutaj w Holandii, różne rzeczy się działy, ale od wtedy do dzisiaj nie mam żadnych problemów z pieniędzmi. W głowie, ja już 7 lat jestem nawrócony, ja wiem w głowie, ja dużo kasy łożę w ogóle na kościu, ja ufam panu, ale akurat w tym momencie coś we mnie drgnęło. Ja zacząłem tam pluć w ogóle. to się stało czy tygodnie temu, to było zacząłem pluć i tak dalej mówię, ojcze, ja chcę ci jeszcze głębiej zaufać w aspekcie finansów. Jeszcze moje zarobki spadły o 500 zł. A wydatki wzrosły o półtora tysiąca w dwa dni. Od razu próba przyszła. I ja wtedy sobie idę i od razu to miał tak. A skąd ja wezmę kasę? A skąd ja tu? A może pożyczę? A może to? I już już buduje lęk, swoje głupoty. Już, już to. I nagle zauważyłem, że ja mogę tym kontrolować. I mówię: Te, tej, czekaj, czekaj, wycofajmy te myśli. A co jakby na przykład ludzie zaczęli przesyłać na konto tysiąc złotych? Zaczęłem sobie wyobrażać w ogóle, że ludzie przychodzą, że ludzie mi coś dają. I nagle się tej pojawiły pieniądze. Wiecie co chodzi? Jeśli budujesz na wierze w to, że Jezus zaopatrzy, to będziesz budował tak. Ja nie wiem skąd, ale wiem, że tu przyjdzie kasa, tu przyjdzie kasa, tu przyjdzie zaopatrzenie, tu przyjdzie. I wtedy chodzisz w życiu. No A czemu nie budujesz na prawdzie Bożej, która mówi, że ci nie zabraknie? Ja to mówię też do siebie. I trzeba z tego spokutować. I to jest ten trzeci punkt, tak? Działanie zgodnie z wiarą. Mamy tu właśnie tak zwane osobiste świadectwo, które niesie następujący przekaz. Wcześniej nie dawałem religijnej dziesięciny. Odkąd natomiast zacząłem dawać grubą kasę na kościół, zacząłem płacić datki, choć sam liczyłem wtedy każdy grosz i nie miałem pieniędzy na życie, to nagle zaczęło mi się powodzić. No, coś takiego, szok. Bóg się tym zajął, więc i ty spróbuj. Zobaczysz, że jeśli sypniesz na kościół kasą albo wpłacisz mi 1000 złotych w domyśle, to twoje życie się odmieni. Bóg ci to wynagrodzi. Rozwiąże wszystkie twoje problemy z pieniędzmi, możesz nawet zostać rekinem finansowym. Spróbuj. Ja tego doświadczyłem. Doświadczyłem błogosławieństwa. Zrób to, jeśli masz wiarę. A jeśli tego nie zrobisz, no to żyjesz w fałszu. No to jest ten kij i obiecana marchewka. No i tak jest, jak na tych różnych spotkaniach marketingowych, gdzie oferuje się naiwnym, często starszym ludziom magiczne i drogie garnki, czy pościel za kilka tysięcy złotych, tak i tu wielu się nabierze na tą retorykę. Jeśli tylko pastorowi, w cudzysłowie, uda się sugestywnie przemówić, zaszczepić w nich nadzieję i wrażenie, że oto stoją oko z oko z prawdą. A przecież na tę prawdę czekali całe swoje życie. Amen? Amen, tak. Dodatkowo wszyscy tego typu głosiciele powołują się, rzecz jasna, na Ducha Świętego, który ma być gwarantem tejże prawdy. Tu mamy inny przykład takiej retoryki z Duchem Świętym w tle. Popatrzmy i posłuchajmy. Jeśli jesteś chory... To chodź, ja cię uzdrowię, bo Duch Święty zamieszkał we mnie i mogę robić to samo co Jezus, bo On tak powiedział, a ja się z Nim zgodziłem. Jeśli jesteś zniewolony, jak ta niewiasta tutaj, jeżeli potrzebujesz papierosów, alkoholu, narkotyków lub czegokolwiek innego, żeby czuć się szczęśliwym i zaspokojonym, chodź! Uwolnijmy Cię od tego! Jeżeli mi nie wierzysz, to po prostu zawołaj do Boga i zapytaj, czy to prawda, co mówił ten człowiek na ulicy. Nie będziesz mówić, bo nie masz ducha świętego. Nie będziesz mówić do mikrofonu. Tak, nie masz ducha świętego, ja mam. to jest To jest prawda. No, jak widać, wystarczy powiedzieć, że ma się ducha i od razu słuchacze mają respekt. No, ale odszedłem trochę od głównego tematu. Przepraszam za tą przydługą dygresję. Powiedziałem trochę o kwestii krwi, powiedziałem o słowie Jehowa i o Jeszu. Warto jeszcze chociaż nadmienić o szabacie, który jest wymieniony w tytule tego filmiku. Otóż można spotkać się z dość sporą, prężną grupą judaizujących chrześcijan, którzy próbują przekonywać innych, że chrześcijanin powinien przestrzegać różnych nakazów żydowskich, o których jest mowa w Starym Testamencie. Takie grupy potrafią nieźle namieszać w umysłach osobom, które są niezorientowane, mają słabą wiedzę biblijną, a zarazem są szczerymi osobami chcącymi prawidłowo oddawać cześć Bogu. Dla nich jest to bardzo istotne, żeby prawidłowo oddawać cześć Bogu. I na tej szczerości właśnie, jednocześnie na ignorancji tych ludzi, żerują wszystkie judaizujące grupy. Jakie elementy są przez nie szczególnie eksponowane? Przeważnie chodzi o święcenie szabatu, ale może to być równie dobrze, na przykład żydowski zakaz spożywania krwi zwierzęcej, czy mięsa zwierząt, tzw. nieczystych, określanych tak przez Prawo Mojżeszowe. Najbardziej akcentowanym elementem jest chyba jednak szabat. I znów mamy tutaj do czynienia z pewną mutacją doktrynalną chrześcijaństwa. Pojawia się jakiś element wyrwany z kontekstu biblijnego, zwłaszcza z całego kontekstu nauczania apostolskiego, a w tym przypadku ze Starego Testamentu, i urasta on do roli problemu, do roli ważnego punktu odniesienia w całym zespole wierzeń i dogmatów. Jak ważny jest to element, wskazuje chociażby fakt, że odniesienie do szabatu pojawia się już w samej nazwie wspólnoty. Otóż mam tu na myśli znany przykład Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Już sama nazwa sugeruje, że ten siódmy dzień stanowi istotny punkt doktryny, a także wskazuje na pewne odróżnianie się od innych kościołów. Ta nazwa daje już taki pierwszy komunikat. My święcimy sobotę, jesteśmy inni, elitarni, odcinamy się niejako od fałszywego chrześcijaństwa. Oczywiście jest więcej różnych grup, w których święcenie szabatu odgrywa istotną rolę. I ogólnie można nazwać ich wszystkich potocznie sobotnikami. Nie będę oczywiście teraz wskazywał szczegółowo, że takie naciski na święcenie szabatu są pozbawione sensu, a nawet wręcz mijają się z nauczeniem apostolskim. To wymagałoby całego oddzielnego filmu. Nie będę tego robił, bo jest bardzo dużo materiałów apologetycznych na ten temat i nie chcę ich powielać któryś z kolei raz. Chciałbym jednak wskazać na jeden istotny szczegół w kwestii święcenia szabatu. Szczegół, którego nie znajdziecie raczej na stronach apologetycznych przeciwko sobotnikom. Otóż Święcenie szabatu przez Żydów, czyli dnia siódmego, jakim jest sobota, ma swą religijną genezę w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie to w siódmym dniu Bóg odpoczął po sześciodniowym dziele stworzenia. No i dlatego, że Bóg odpoczął po całej swojej pracy, to pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym, jak możemy przeczytać w Księdze Rodzaju, rozdział drugi, wers trzeci. Proste? No wręcz banalnie proste i jasne. To jest taki sam sposób wytłumaczenia problemu, dlaczego są cztery Ewangelie. Otóż świętemu Ireneuszowi przypisuje się takie wyjaśnienie tej kwestii. Mamy cztery Ewangelie w Piśmie Świętym, no bo są cztery strony świata i cztery główne wiatry. No i już wiadomo, dlaczego są cztery Ewangelie. Podobnie z tym święceniem Szabatu. Bóg, Bóg się napracował przez sześć dni i w końcu odpoczął siódmego dnia. Stąd sobota jest dniem świętym. Taka jest geneza religijna. A jaka jest geneza faktyczna? Faktyczne źródło święcenia siódmego dnia wiąże się ściśle ze znaczeniem, jakie przypisywano wówczas liczbie 7 nie tylko u Izraelitów, ale także w kulturach ościennych, np. w starszej znacznie od izraelskiej kulturze ugaryckiej. Liczba 7 oznaczała pełnię, wypełnienie się czasu, miała charakter symboliczny. Znaczenie liczby 7 omawiałem w poprzednim filmiku dotyczącym stworzenia świata. Jednak najistotniejszym jest tutaj fakt, że święcenie szabatu wiąże się z podziałem czasu, jaki przejęli Izraelici. Jest to podział czasu obejmujący 7 dni tygodnia. Tydzień jest podzielony na 7 dni. Po upływie siódmego dnia zaczynamy nowy tydzień i znów liczymy do siedmiu. Powiedziałem, że Izraelici przejęli ten podział czasu, ponieważ sami go nie wymyślili. Nie zostało im to też w żaden sposób objawione, w sposób nadprzyrodzony, że tak mają dzielić czas i ustalać kalendarz. Powstaje pytanie, skąd Izraelici przejęli taką rachubę czasu, by dzielić tydzień na 7 dni? Odpowiedź może zaskoczyć wszelkich religiantów. Hebrajczycy przejęli siedmiodniowy tydzień od Babilończyków. Otóż musimy się właśnie cofnąć do starożytnej Mezopotamii. Siedmiodniowy tydzień ma właśnie swoje początki w starożytnej Mezopotamii. Na długo przed Izraelem, około 2000 lat przed naszą erą. Ówcześni astrologowie zauważyli, że poza tak zwanymi gwiazdami stałymi na niebie, gołym okiem można wyróżnić siedem ruchomych, błądzących ciał niebieskich. Były to oczywiście Słońce, Księżyc Mars, Wenus, Jowisz, Merkury oraz Saturn. Siedem stało się więc liczbą znaczącą, wręcz świętą, a każdy dzień otrzymał za patrona jedno z tych ciał niebieskich. Babilonczycy stosowali więc taki podział czasu. Tutaj mamy informację o kalendarzu babilońskim. Jest napisane, że kalendarz używany w Babilonii oparty był początkowo na obserwacji księżyca, potem też i słońca. Zastosowano w nim siedmiodniowy tydzień, 12 dwunastogodzinną dobę oraz 60 sześćdziesięciominutową godzinę. Hmm. No i teraz wszyscy biblijni fundamentaliści powinni sobie chyba powyrywać włosy z głowy, bo okazuje się, że na co dzień posługują się rachubą czasu zaczerpniętą z pogańskiego Babilonu Wielkiego i astrologicznych obserwacji. Powinni powrzucać zegarki, smartfony. Zniszczyć kalendarze i żałować za grzech, że przejęli od Babilonu i używają siedmiodniowego tygodnia, 12-godzinnej doby i 60-minutowej godziny. Co na to biblijni protestanci religianci, pastorzy, którzy wszędzie widzą pogaństwo, zwłaszcza negatywnie wyrażają się o wpływach myśli greckiej czy pewnych ludowych tradycji w kościele katolickim. Okazuje się, że sami kultywują ochocza tradycje wprost z Babilonu. Kultura mezopotami jest starsza od izraelskiej. I oczywiste jest, że Izraelici, zetknąwszy się ze starszą i lepiej rozwiniętą kulturą, przejęli kalendarz i właśnie podział tygodnia na 7 dni od Babilończyków. Nawet żydowskie nazwy miesięcy wywodzą się z tradycji babilońskiej, jak możemy tutaj przeczytać. Tak więc, reasumując, 7-dniowy tydzień Izraelici przejęli od Babilończyków. Najwyraźniej też Bogu jak spodobał się ten pogański system podziału czasu. Skoro sam w sześć dni postanowił stworzyć świat, a mego odpoczął. No to taki niejako symboliczny ukłon Boga w stronę Babilonu i astrologów, którzy to wymyślili. Jestem trochę oczywiście ironiczny, ale chcę dosadnie pokazać tę kwestię. Podział czasu na 7 dni wcale nie był oczywisty i powszechny, jakby to nam się mogło wydawać. Tylko dlatego, że my posługujemy się od dawna takim kalendarzem. My po prostu się do niego przyzwyczailiśmy. Dla nas taki podział czasu jest oczywisty. On się zwyczajnie historycznie przyjął. Ale jak powiedziałem, podział czasu na 7-dniowe tygodnie wcale nie musi być oczywisty i jedyny. Hebrajczycy przyjęli z Babilonu 7 tydzień, ale np. starożytni Egipcjanie dzielili czas na 10 dni, jak dobrze pamiętam. Z kolei Aztekowie i Majowie mieli bardziej złożony kalendarz. Tydzień składał się zasadniczo z 13 dni, ale było to sprzężone z cyklem 20-dniowym, a u Azteków dodatkowo z cyklem 10-dniowym. Było to więc nieco skomplikowane. Ciekawy materiał dotyczący tej kwestii możecie obejrzeć na kanale Kopernikusa pod tytułem Dlaczego tydzień ma 7 dni? Gorąco zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Zabawne jest zatem, że judaizujący chrześcijanie, którzy kładą szczególny nacisk na święcenie Dnia Siódmego, tak naprawdę, jak na ironię, kultywują i przedłużają pogański, babiloński zwyczaj, pomysł astrologiczny, by dzielić czas na siedmiodniowe tygodnie. Los trochę jakby zadrwił z tych szabasowych fundamentalistów. Chcieli być tacy skrupulatni i prawowierni co do litery, a okazuje się, że geneza ich codziennej praktyki religijnego święta szabatu leży w Babilonie, leży w astrologii, ogólnie mówiąc w pogaństwie. Poganie w Mezopotamii wymyślili siedmiodniowy tydzień, dwunastogodzinną doby i sześćdziesięciominutową godzinę, a Izraelici to przejęli, nawet ubrali w ten schemat stwórcze dzieło Boga we własnej kosmogonii, wyrażonej w księdze rodzaju. Czy trzeba chcieć więcej? Mam nadzieję, że tych. Zaledwie parę uwag pozwoli choć trochę ustrzec niektórych oglądających, zapewne szczerych ludzi, przed absurdami fundamentalizmu religijnego, by nie nabierali się na te ekspresyjne przemowy niektórych pseudopastorów czy ulicznych ewangelizatorów. Często oni sami nie mają pojęcia o czym mówią, nie mają wiedzy ogólnej, nie znają genezy pewnych zjawisk czy przyjętych zwyczajów, jak choćby w przypadku tego siedmiodniowego tygodnia. Zostali tylko wyszkoleni do werbowania innych. Albo sami w to nie wierzą, co mówią, i robią to tylko dla pieniędzy, od taki sposób na życie, by manipulować innymi dla kasy, dla datków, albo są rzeczywiście sami zmanipulowani. Ich religijność po prostu wykorzystano i w wyniku pewnego szkolenia wyryto w umyśle pewne kolejny, z których samemu ciężko wyjść, jeśli ktoś nie pomoże i nie pokaże pewnych faktów. Na koniec jeszcze raz zachęcam do stosowania barometru doktryn, o którym mówiłem na wstępie. To prosta metoda, by szybko określić. Przynajmniej szkodliwość takich czy innych dogmatów, takiej czy innej religijnej doktryny, do której na każdym rogu ulicy, czy na różnych stronach internetowych lub kanałach YouTube ktoś próbuje was namówić. Pamiętajcie też, że współcześnie różne kościoły czy wspólnoty religijne to jest zwykły biznes, to firmy, to sposób na życie i zarabianie pieniędzy, bazujący na ludzkiej, naturalnej, ewolucyjnej skłonności do wiary w Boga. Pozdrawiam serdecznie.